Afera wyborcza w Czerwiąco-Leszczynach. Do sądu wpłynęły dwa protesty. Jedna z obwodowych komisji najprawdopodobniej pomyliła nazwy komitetów. W efekcie kandydatka dostała dwa głosy i nie otrzymała mandatu, choć głosowała na nią liczna rodzina i przyjaciele. Problem dotyczy wyników głosowania w komisji numer 12 w dzielnicy Czuchów. Sąd w Rybniku na rozpatrzenie protestów ma 30 dni. Magda Sincewicz. Dla pani Gabrieli to był ważny dzień. Dla niej, jej bliskich, znajomych i współpracowników. Jako radna postanowiła ubiegać się o reelekcję. 7 kwietnia poszła do lokalu wyborczego wraz z mężem i dwoma członkami rodziny. Wiadomo, na kogo oddali głos. Wrzucając kartę do urny, nie przypuszczali jednak, że oddają swój los w czyjeś ręce. Ręce komisji, która najprawdopodobniej popełniła błąd. Jest to bardzo przykre, bardzo nieprzyjemne, gdyż w tym swoim obrębie, obwodzie liczyłam na sporo tych głosów, natomiast no dwa przekreśliły, że tak powiem, jakieś moje tam myśli o tym, czy będę w Radzie Powiatu, czy nie. Nie wszystko jeszcze stracone. Zadecyduje o tym Sąd Okręgowy w Rybniku. Zgodnie z kodeksem wyborczym może on podjąć decyzję o ponownych wyborach lub ponownym przeliczeniu głosów. Niewykluczone, że przez tą samą komisję. Sąd Okręgowy, rozpoznając protesty wyborcze, rozstrzyga o ważności wyborów oraz ważności wyboru radnego. Prezydium Sądu Okręgowego orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę prawną miały wpływ na wynik wyborów. W tym wypadku miały, bo prawie 130 głosów oddanych na panią Gabrielę otrzymał kandydat z innego komitetu. Teraz radna, by móc bronić swych racji, zbiera podpisy pod oświadczeniami od osób, które ją poparły. Swój głos zabrali w sprawie przedstawiciele komitetu, do którego należy szczęśliwy zdobywca tych głosów oraz ten, który również zauważył, że ma ich zbyt mało. Głosu była za mała ilość. No już nas to zaniepokoiło, tym bardziej, iż jeden z naszych kandydatów, również do Rady Powiatu Rybnickiego, zauważył, że w tej komisji również jego rodzina oddała na niego 3 głosy, a na liście okazało się ostatecznie 0. Także biorąc pod uwagę te wszystkie nieścisłości, nieprawidłowości, postanowiliśmy wnieść protest wyborczy, aby wyjaśnić transparentnie całą sytuację. Jak zgodnie wszyscy przyznają, nie wiedzą, jak zakończy się ten proces. Nie wiedzą, czy stracą, czy zyskają. Chcą przede wszystkim wyjaśnić mieszkańcom, co się wówczas wydarzyło.